witam Was w kolejnym odcinku z serii filmików trailowych, czyli jazdy westernowej. Nazywam się Karolina Rusak, znajdujemy się na Wild Hill Ranch, gdzie również jest siedziba sklepu Horse Passion. Dzisiaj pokażę Wam, jak należy trenować side pass nad drągiem. Oczywiście trenując side pass nad drągiem, muszę mieć tak dobrze wytrenowany ten element, że działa on w każdym momencie, czyli zarówno przy płocie, jak i w otwartej przestrzeni, czyli gdziekolwiek indziej. Trenowanie już nad drągiem jest takim ostatnim krokiem w trenowaniu side passa. Zaczynając side pass nad drągiem, ustawiam się tak, aby moja noga była dokładnie nad drągiem, czyli ten drąg jest pod brzuchem konia i zaczynam iść bokiem. Pokażę Wam, jak to wygląda. Ten side pass jest już trudniejszy, ponieważ widzicie, że drągi są ułożone w L-kę. Na samym początku możecie trenować oczywiście nad jednym drągiem i tylko po kilka kroków. Czyli zaczynamy możliwie w dwóch rękach, bo to jest po prostu łatwiejsze. Usadzamy, musimy kawałek się cofnąć, Quincy. Usadzamy się tak, żeby troszeczkę siedzieć z tendencją na prawą stronę, ale generalnie przy side passie siedzimy prawie na prosto. Odkładamy prawą rękę od grzywy, lewą troszeczkę przykładamy, prawa łydka zatrzymuje łopatkę, lewą łydką jedziemy w bok. I teraz jeszcze raz w drugą stronę, czyli moja prawa łydka jest przyłożona idealnie po środku konia, lewa się troszeczkę otwiera i prawa próbuje przesunąć całego konia, żeby szedł przód i tył równolegle, ale niestety jest to trudne. Czyli inną opcją jest ruszenie troszeczkę przodu i zaraz dołożenie zadu. W ten sposób, żeby ta kadencja ruchu stała się płynna. Side pass jest bardzo trudnym elementem, więc nie frustrujcie się, jak on na początku nie wychodzi. Nasz side pass, który Wam zaprezentowałam, też nie jest idealny. Myślę, że na zawodach to byłoby takie minus pół. Dobra, i teraz side pass w prawą stronę. Przykładam lewą łydkę, siadam troszeczkę na prawą stronę. Lewa łydka rusza przód, teraz troszeczkę zad, tak żeby koń docelowo szedł wygięty w prawą stronę, a nie w lewo, tak jak teraz Quincy. Lub po prostu możliwie prosty. Dojeżdżam do końca drąga i teraz przestawiam sam przód. Czyli lewa łydka idzie troszeczkę bardziej do przodu, tak żeby koń obkręcił się wokół przodu. Tył stoi nieruchomo. I dalej jadę w prawo. Siadam troszeczkę na prawą stronę. Przykładam lewą łydkę. Pilnuję cały czas. Przód, tył, tył. Oczywiście prawa łydka też działa, tak? Ta prawa łydka na przykład zatrzymuje przód, dosuwa zad. Jeśli ten side pass, tak jak u nas, na samym początku nie jest płynny. Idealny side pass to jest taki, gdy koń zarówno przód, jak i tył po prostu krzyżuje i jednym ruchem idzie w bok. Niestety bardzo rzadko widzę takie dobre side passy, być może dlatego, że coraz rzadziej trenuje się ten element, ponieważ coraz rzadziej występuje w patternach na zawodach. Co jednak nie oznacza, że nie powinniście tego trenować w domu, ponieważ tutaj pracujecie nad wieloma elementami, nad przestawianiem przodu, przestawianiem tyłu, czyli nad tym wszystkim, co potrzebujecie do konkurencji technicznych, nie tylko do traila. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub coś jest niejasne, oczywiście możecie je zadać w komentarzach lub odwiedzić nas na Wild Hill Ranch w Kościelniku w województwie dolnośląskim. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.